Sytuacja spółki Budimex jest bardzo dobra. Poziom przychodów, jaki osiągnęliśmy po pierwszym półroczu 2024, to ponad 4 miliardy złotych. Osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 277 milionów złotych. Ale to, co nas najbardziej cieszy, to portfel zamówień, jak jest w tej chwili w naszej spółce, to ponad 15 miliardów złotych, a więc zapewnia nam stabilizację na kolejne lata, na rok 2025-2026. I to, co również chciałbym podkreślić, to pierwszy raz w historii firmy podpisaliśmy kontrakty długoterminowe, 8-letnie, a więc mamy zapewnione ponad 25% tego portfela, zapewnia nam stabilne fundamenty na lata 2026-2027. Podjęliśmy decyzję o wyjściu poza granicę Polski 2 lata temu. Dzisiaj możemy powiedzieć już o dużym sukcesie. Jesteśmy obecni na rynkach ościennych, na rynku niemieckim, słowackim, czeskim, łotewskim. Z dużym sukcesem realizujemy te kontrakty. Szczególnie rynek czeski jest rynkiem dla nas bardzo perspektywicznym. Realizujemy tam w tej chwili 2 kontrakty o wartości ponad 1 mld zł. Na rynku łotewskim realizujemy bardzo duży kontrakt o wartości 4 mld zł. W naszym zakresie, bo cała wartość kontraktu to ponad 20 miliardów złotych, Rail Baltica, a więc kontrakt 250 km szybkiej kolei. Jeżeli chodzi o rynek OZE, odnawialnych źródeł energii, jest to obszar, w który inwestujemy od ostatnich 2 lat. Przypomnę tylko, że cel, jaki sobie postawiliśmy, to w roku 2026 w naszym portfelu chcielibyśmy mieć farmy fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy 500 MW. Dziś możemy po 2 latach pochwalić się, że jesteśmy właścicielem zarówno farm fotowoltaicznych, jak i wiatrowych o mocy 100 MW, a więc podążamy zgodnie z założoną strategią. Nie jest to łatwe z uwagi na to, że dostęp do sieci jest ograniczony. No tutaj bardzo mocno liczymy na zmianę ustawy dotyczącej wiatraków i tej ustawy odległościowej. I wierzę w to, że w momencie, kiedy zostanie ona uchwalona przez rząd, znacząco poprawi to naszą sytuację i przyspieszy nasze działania w zakresie energii odnawialnej.